Hej, witam wszystkich serdecznie w czwartym odcinku kampanii Gniewy Sparty, gdzie zdobywamy Ateny. Szybko poszło, co nie? Bardzo szybko poszło. Dobra, w każdym razie król Sparty nasz w tej chwili zaatakuje Ateny, które mają garnizon strasznie przetrzebiony, bo wcześniej Związek Bojacki tutaj był i przegrał. Aczkolwiek, cóż, Związek Bojacki mnie wkurwił tym, że mi zajebał tamtą prowincję, którą widać w tle, tak więc. Ja im teraz zapierdolę z Ateny, więc cóż. Szturm. Okej. Rozpoczynamy rozmieszczenie. I mamy Ateny. Jestem zawiedziona. Ale to jest głupie, Luiza. Na mapie kampanii jest odwzorowane, że Ateny miał ten długi mur pomiędzy miastem a portem, co nie? No. Na mapie bitwy już nie. Port jest tuż obok miasta. No tak, bo to jest małe miasto. Ale to jest głupie. Czemu? Lepiej zrobić żył, który jest najbardziej chujową mapą w grze, nie? Tak. No, ładne konserwy, ładne świątynia tego, tylko mi szkoda, że trochę nieokresowe to wszystko, nie? No dobra. Trzeba zaatakować to miasto, tak czy siak. Cofacie się. I mamy 8 drabin. Tak więc tutaj 4 oddziały z partiatów, kolejne 4 periorków. Wy tu. O tobie zapomniałam. I o naszej kawalerii. Dobra. Zaczynamy bitwę. Idziecie tu. Idziecie tu. Idziecie tu. Idziecie tu. Idziecie tu. Tu. Idziecie tu. Idziecie tu. Idziecie tu. Dobra. Cudo. Łucznicy, wszyscy do przodu. I wysyłamy oddział periorków do niszczenia bramy. Tylko chcę, żeby najpierw wróg się bardziej sfokusował na łucznikach swoimi strzelcami. Dwa oddziały łuczników nie ostrzeliwują tych oszczepników. Dwa oddziały nie ostrzeliwują tych oszczepników. Dobra. Biegniecie do bramy. Ją zniszczyć. Przyspieszamy. Przyspieszamy, bo nie ma za bardzo co czekać w przypadku, kiedy moje drabiny muszą się dowlec. Nie lubię dalej tego, że w Romie nie ma tak naprawdę drabin, tylko są, no, wieże. Tylko nieosłonięte. I to są drabiny. Fajnie było, gdyby były takie drabiny jak w Betku, ponieważ to powodowało, że. No, był to też element taktyczny, bo drabiny były nieosłonięte, ale były szybsze od wież i można było nimi szybko podbiec tam, gdzie się chciało i wejść na mury, co właśnie przydawało się, jeśli była potrzeba szybkiego wejścia na mury. Przynajmniej, żeby zrobić pierwsze uderzenie szybkie. Moi strzelcy coś tam ostrzeliwują, świetnie. Tutaj rozstawili oni już oddział hobbitów. No, nie wróżyłam sukcesów, ale niech wam będzie. To jest partia, się już chodzą na górę. Czy się zbugowali? Nie, dobra, działają. Okej. Okay. Hello. Tutaj jest garda hobbitów tylko. Ci strasznie oberwali swoją drogą. Ostrzeliwujcie tych. Brama zaraz płonie. Ok. W takim razie dosyłamy już te trzy oddziały.
tych młodych Spartan też mogło wysłać, tylko że oni są bardzo słabo pancerzyni, okazali się bardzo do dupy i w ostatniej bitwie. Więc no. Gdzie to przejąć? Łucznicy niech wchodzą na górę już. No i tu zajęte. Ogólnie. Ten dział powinien zaraz paść. Jest otoczony tak strasznie. Jeju, to jest okropne. Dobra, wybić ich. Nie napierać. O, tutaj jeszcze jeden, dwa oddziały hoplitów. To są chyba jednostki z floty. Tak, to są zgardzone floty, bo mają są mniejsze. I standardowo oddziały. Zejdźcie tutaj. Widzę, że zniszczenie bramy tak mi się przydało, że w ogóle, bo zdążyłam zająć te mury całkowicie, znaczy większość murów w tym czasie. Ale dobra. Nie będę musiała drabinami wpychać reszty wojsk, tylko już wejdę przez bramę. Tutaj idźcie na spotkanie z nimi. Tylko tędy macie zejść. Dobra. Wy wejdźcie na górę. O, brama zniszczona. Wchodzicie do środka. Wy też wchodzicie do środka. Wy atakujecie tu. Ci zaczęli uciekać. Gońcie za nimi. Ci za to niech tu się rozstawią. Okej. Uch. Do środka. Czy ta bitwa będzie stała ten strasznie szybka i dosyć mała, no ale no cóż, no. Jakbym dłużej czekała, to pewnie Związek Boski by to zajął i była dupa z oblężenia Aten. A tak to przynajmniej udało się to zrobić. Biegnijcie tutaj. Biegnijcie tu. Czy wszystkie te trzy oddziały biegnijcie tu. Wy poczekajcie, bo już mieliście tak do dupy zadanie w postaci niszczenia bramy. A, zmasakrujcie ich. Biegiem tu. Oddział marynarzy. Te dwa oddziały biegną do centrum. W sumie dowódcę mogę wsadzić do osady też. Ci już przegrali? Dobra, idziecie drugą stroną. Ty zaatakujcie. Ci powinni teraz paść, bo są otoczeni. Wyłączcie walkę formacji, po prostu ich starajcie się wybić. Tych tutaj. Pytanie, czy oni jeszcze mają coś w centrum? Na przykład dowódcę albo coś takiego, choć w sumie nie widziałam tej chorągwi takiej przy wejściu do osady, więc możliwe, że trzymają dowódcę w centrum. Chyba, że go zabijam po drodze i nawet nie zauważyłam tego, znaczy nie zwróciłam na to uwagi, co też jest możliwą opcją. Idziecie tędy tak czy siak, na szybki wypadek. O, jest, dobra. Atakować go. Bez formacji, po prostu go rozbić. Zróbcie szarsze i pozbądźcie się tych Ateńczyków z miasta. Pozbywamy się Ateńczyków zatem. Dobra. Te oddziały tutaj zmierzają. Okej. Okay. Ci pobiegliście nie do końca tak jak chciałam, ale niech wam będzie. Wy zajmijcie wieżę?
Mur zdobyte. Tak, tutaj sobie poradzili. No to pozostaje do wybicia ten oddział, to jest ich ostatnia jednostka broniąca tutaj miasta. Coś tu się wyraźnie zepsuło. Tak swoją drogą. To jest śmieszne czasem w tych osadach, że takie glicze pozostały. Czy glicze po prostu ktoś machnął się pędzlem przy tutaj przygotowywaniu terenu. Okej, Ateny padły. A chuj. Poważna, czyli jaka? Znaczy mam to gdzieś w... tutaj... Wow! Okej! Ups! Nie no, kochają mnie dalej, no to nie wiem, o co wam chodzi. Tylko nie kocham mnie reszta agresji teraz. Melos mnie nie kocha. Dobra. I... A ten zdobyte. Są nasze. Macie koszary. Macie to. Macie przystań. Dobra, mi pasuje. Tarka się tylko uzupełni i rusza dalej. Bonus do premii do szarży. Tutaj za to robię na kolejne jednostki. Tutaj mogę to rozbudować sobie. No a ta armia będzie się uzupełniać. 5 tur. Jej! Dobra, ale kolejnej stolicy nie zajmujemy już, bo to będzie troszkę bolesne dla mojej dyplomacji, jak będę miała minus 400 do relacji ze wszystkimi. Nie no, ale ogólnie rzecz biorąc wyszło. Co prawda mam ten wielki debuff, ale mam też na tyle dobre relacje ze wszystkimi, że to jeszcze nie przeważyło na tym, że my powiedzieli wojnę jak w tym. Jak to było choćby w Szogunie, jak pojawiał się podział królestwa. Znaczy podział... królestwa, Japonia, królestwa, nie pierdolę. Podział kraju. Dobra, zwiększenie rangi tutaj naszych dowódców. Dobra. Czemu ciągle 5 tur? Czy mam coś do przyspieszania szybkości uzupełniania jednostek? Morale? Chyba nie. Do walki zwarciu. Tutaj to. Ty masz do uzupełniania chyba, tak? Co to by wziąć? Najemnicy nie bardzo. Weźmy to. Weźmy to. Teraz werbuję z Vampiriorków. Dobra. Jak tu garnizon? Powoli będzie się odtwarzał. Poczekamy te ze 3 tury, żeby te jednostki nam się otworzyły. Wtedy Lavrion zajmiemy. Tutaj nam się osada rozbudowała tak swoją drogą. To myślę, że zbudujemy tutaj świątynię. Tutaj mogę postawić kolejny poziom świątyni. Tutaj przejdźmy już armię tam. Żeby mieć bliżej do Par Salos. To jest minus 8 co prawda. Teraz ewentualnie się zajmiemy podatki w tym miejscu. To jest opcja zawsze. Koniec tury?
Nie wiem, czy tego odcinka krótszego nie zrobię. Chyba będzie krótszy, tak 25-minutowy max. Adopcja. Nie zapierdalać mi dowódców. Tutaj. Co bym chciała zrobić? Co to mi da? Co mi da kolejny poziom osad? Bo póki co nie mogę bardziej rozbudować. To. Budować. Budować. O, armia tańska. Cześć. Fajnie, że teraz się namyśliście, żeby się pojawić. Muszę zawrócić armię przez was. Chodźcie tu. Dobra. Ruszałabym się już z tych... Z tych Aten. Tylko, że garnizon mi nie utrzyma tego. Na razie muszę sprowadzić tą armię. Tylko, że pewnie do tego czasu garnizon się odnowi. Kółko ładne zamknięte. Tara chyba starszy do obrony. Zwerbuj im co najwyżej ze dwa oddziały Spartiatów jeszcze. Dobra. Tutaj port kolejnego poziomu poproszę. Tutaj weźcie poawansujcie trochę sabotując. Nie spodziewałem się, że wyjdzie wam to. O! Cudo. Dobra. Którejś w końcu coś się udało. Niesamowite, co nie? Koniec tury. Tutaj bohaterowi nie przypisano... umiejętności dalej. Szkolenie armii. Co ta duża armia robi koło mojego miasta? Nie podoba mi się to. I się wycofali. To jest najgorsze, że Ateńczycy będą wszędzie pewnie się szlać tymi gówno armiami i mnie denerwować. O, ja pierdolę. Ups. 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 Magnificence and greatness. To nie wygląda dobrze. Dobra, to może nie będę wypowiadała tej wojny tej sali. Ups. Najgorsze jest to, że to jest tylko koron, którego zająć nie mogę, bo będę miała kolejne minus 200 do relacji. Lucia? Rozumiem, że ten, że ta liczba tutaj wielka koło kontrolowania Aten to jest liczba tur do końca i rozumiem, że to się nigdy nie skończy w takim razie. Bo tutaj mam kontrolowanie Aten i na wersie jest... Czekaj, jaka to jest liczba? To jest... 4 miliardy. Ups. Sprzedam tanio Ateny. Kto chce kupić? Dobra, to ty sobie werbuj daję armię. Bo jednak ty potrzebujesz mieć pełną flagę. Dopełnijmy to periorkami, albo nie. Dwa oddziały jazdy. Tak co najmniej. Jestem na minusie, bo straciłam relacje i handel straciłam z Koryntem. Koryn, weźmy pokój, okej? Okay? Bo złupię ci Korynt. A sobie mogę to zrobić. Tarn jest już w pełni sprawna. Idę im spalić Korynt. Spalić. Nie zająć, spalić. O ile jest to taka opcja, będę na pewno. Nigdy nie patrzyłam na pozostałe opcje do tej dyplomacji. Znaczy nie dyplomacji, tylko okupacji. Ach. Dobra, ja muszę przemyśleć, co ja tu muszę zrobić. Tak więc tutaj kończymy. Krótki odcinek, ale trudno. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Pawetki. Hejo!